Skoro Bóg jest z nami, to kto jest przeciwko nam? Przeciwko nam jest szatan. Szatan, który ma na posługę diabły. Diabły przybierają różną formę. Możemy rozpoznać ich przez to, jak traktują nas, dzieci Boży, nas, rodzinę Boga. Jak wchodzą, wpełzają, wślizgują się niepostrzeżenie, żeby dokonać swoich niecnych czynów. Ale też jak widowiskowo atakują nas, głodzą na śmierć, bombardują, strzelają do nas, napadają, okradają, niszczą to, co mamy, niszczą nas wewnętrznie, zniewalają, rzucają na kolana. Jeśli nie wybierzemy, aby pozostać z Bogiem, który stoi zawsze przy nas, to spotka nas szatan i jego diabły, jego demony i jego zło, które nie tylko sprawi, że nie będziemy mogli normalnie egzystować, ale również sprawi, że wszystko, co nas otacza, będzie jedną wielką zgnilizną ze smrodem siarki.